Lama, symbol współczesnego Opola. Opole to jest miasto, w którym naprawdę, myślę sobie, fajnie można byłoby żyć. Przyjazne, miłe, kompaktowe, uśmiechnięte, znacznie bardziej uśmiechnięte niż Białystok. Opole, jeśli chodzi o zabytki, ale też o strukturę starego miasta, przedwojennego miasta, ma zapewne gdzieś na moje oko z 50 razy więcej budynków zabytkowych aniżeli Białystok. Co nie znaczy, że Białystok nie ma swoich atrakcji i uroku, ale Opole to takie trochę antypody Białegostoku. Murowane po niemieckie miasto, podczas gdy Białystok ma ten jednak bardzo rosyjskie dziedzictwo. Całe kwartały miasta zachowały się z czasów niemieckich i są naprawdę coraz fajniej odrestaurowywane. Synagoga w Opolu. Cokolwiek to dziwne, że mieści się w niej siedziba telewizji, a na całym budynku nie ma najmniejszej tabliczki informacyjnej. Fajnie, że przed cmentarzem żydowskim w Opolu jest tablica informacyjna. Tu stała wspaniała synagoga Żydów opolskich, jedna z najpiękniejszych na terenie Niemiec, spalona w noc kryształową. Przy niej tablica o słynnym profesorze Leo Becku. Leo Beck był pierwszym rabinem tej reformowanej synagogi. Dziś Instytut Leo Becka to jest jedna z najlepszych placówek badawczych na świecie, dotycząca oczywiście Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tylko w Wilnie, ale także w Opolu. Groszowy most. Kłódeczki,
dla zakochanych. Dzisiaj ślub, jutro rozwód.